Trzeci konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania zakończył się fiaskiem. Z końcem czerwca z pracy zrezygnowała wieloletnia szefowa tego wydziału i od tamtej pory prezydent miasta trzykrotnie ogłaszał konkurs. Za pierwszym razem nie pojawiła się nawet jedna oferta. Drugi konkurs zapowiadał się już lepiej. Wpłynęły trzy, ale postępowanie nie wyłoniło nowego naczelnika. Żadna z trzech osób nie przekroczyła nawet progu połowy możliwych do uzyskania punktów kwalifikacyjnych. W efekcie prezydent miasta ogłosił konkurs po raz trzeci. Tym razem do ratusza wpłynęła zaledwie jedna oferta. Konkurs ogłoszony kilka razy, niestety bez rozstrzygnięcia. Komisja, która przesłuchiwała kandydatów, którzy złożyli swoje oferty, niestety za każdym razem rekomendowała, by żadnego z nich na tym stanowisku nie zatrudniać. I tak naprawdę w tym momencie prezydent Suwałk ma dwie możliwości. Może ten konkurs ogłosić po raz kolejny, już czwarty, i liczyć na to, że tym razem zgłosi się osoba, która, że tak powiem, spełni oczekiwania komisji rekrutującej na to stanowisko, lub po prostu powołać na to stanowisko pracownika, który już chociażby pracuje w strukturze tego wydziału. Także są takie możliwości, na którą z nich prezydent się zdecyduje. Tutaj jeszcze decyzja nie zapadła. Trudno podjąć się jednoznacznej oceny, czy problemem jest marny poziom potencjalnych kadr, czy może komisja ma tak wyśrubowane oczekiwania. Jak informuje kierownik biura prezydenta, oczekiwania nie są za wysokie, ale te oczekiwania muszą być duże, jeżeli chodzi o osobę na tym stanowisku, ponieważ ta osoba będzie zarządzała największą częścią tego tortu, jeżeli chodzi o budżet miasta, bo sięgającą ponad 100 milionów złotych, tyle rokrocznie przeznaczamy na suwalską oświatę, więc te wymagania muszą być duże i te wymagania z pewnością będą duże. Tu nie może być osoba, która po prostu sobie na tym stanowisku nie poradzi. Musi być to doświadczony menadżer zarządzania oświatą i takiej osoby właśnie na to stanowisko poszukujemy. Za 3 tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny. Pojawić się zatem musi pytanie, czy brak naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania nie zarzutuje negatywnie na sytuację w suwalskich jednostkach oświatowych. Kamil Sznel póki co nie dostrzega tego rodzaju zagrożenia. Praca Wydziału Oświaty i Wychowania nie jest w żadnym stopniu zagrożona. W chwili obecnej pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału Oświaty jest wieloletnia, doświadczona osoba, która pracuje w tym wydziale, pani Dorota Sidorowicz, także ona zastępuje i wykonuje pracę naczelnika w momencie, kiedy jeszcze go formalnie nie ma. Zatem tutaj prace związane z przygotowaniem chociażby do rozpoczynającego się lada moment roku szkolnego przebiegają w z góry założonym rytmie, tempie. Tutaj nie ma żadnych przestojów, zagrożeń, niebezpieczeństw co do tego tematu.